W związku z tym, że dzień jest coraz krótszy, coraz bardziej wieczny i coraz bardziej deszczowy, warto zaopatrzyć się w odpowiednią kurtkę biegową. Kurtki te są różne, w zależności od tego, na jakie warunki potrzebujemy. Czy chcemy ochronić się tylko przed wiatrem, czy przed lekkim deszczem, czy potrzebujemy kurtki typowo wodoszczelnej. W tym materiale pokażemy Wam kurtki na każdy z tych warunków. Jako pierwszą chciałem przedstawić Wam kurtkę New Balance Light Pack Jacket. Kurtkę przeznaczoną przede wszystkim na wiatr i chroniącą właśnie przed wiatrem. Wykonana jest w 100% z poliestru i jak sama nazwa wskazuje, light pack, czyli można ją spakować w kieszonkę i zabrać ze sobą. Drugą propozycją jest kurtka Nike Essential Flash Air Jacket. Jest to kurtka również wykonana w 100% z poliestru w technologii dry fit. Przeznaczona jest przede wszystkim na wiatr, a do jej cech takich szczególnych należą przede wszystkim duży odblask z przodu oraz bardzo dobrze dopasowany do głowy ściągany kaptur. Kolejną propozycją jest kurtka Innovate Windshell. Jest to kurtka wykonana z materiału Pertex Quantum, a więc poza wiatrem chroni również przed lekkim deszczem. Jest to też zdecydowanie najlżejsza kurtka tego zestawienia, waży raptem 96 gramów. Do takich jej cech szczególnych i atutów należy również bardzo fajny kaptur oraz strefowa konstrukcja, która w odpowiednich miejscach jest wentylowana, w odpowiednich miejscach chroni. Under Armour Storm Jacket wersji drugiej. Jest to kurtka wykonana w technologii UA Storm, w technologii materiału, który odpycha wodę, tak więc jest to kurtka dobra zarówno na wiatr, jak i na lekki deszcz. Wykonana pod kątem technicznym została w 84% z poliestru i 16% z elastanu, tak więc jest to materiał nieco bardziej elastyczny. Dodatkowo wykonana została w technologii anti-odor, która mniej chłodnie nieprzyjemnych zapachów. Nike Shield Hooded Jacket. Jest to kolejna kurtka przeznaczona na wiatr oraz na lekki deszcz. Wykonana jest w 100% z poliestru oraz technologii Nike Shield. Jest to materiał, który zapobiega szybkiemu dostawaniu się wody do środka. Dodatkowo konstrukcja tej kurtki jest strefowa, co ułatwia cyrkulację powietrza. ASICS Accelerate Jacket jest to pierwsza kurtka z tego zestawienia, o której możemy powiedzieć, że jest w pełni wodoodporna. Wykonana została z 2,5-warstwowej tkaniny Motion Protect, a jeżeli chodzi o skład techniczny, jest to 63% tylon i 37% poliuretan. Natomiast to, co najważniejsze, to parametry membrany tej kurtki. Jeżeli chodzi o wodoszczelność, jest to 10 tysięcy mm słupa wody, natomiast jeżeli chodzi o jej oddychalność, jest to 10 tysięcy gramów na metr sześcienny. Natomiast jeżeli potrzebujesz jeszcze większej ochrony przed niekorzystnymi warunkami, jest kurtka Salomon Bonatti Pro. Jest to kurtka o jeszcze wyższych parametrach, jeżeli chodzi o membranę, bo jest to 20 tysięcy mm słupa wody, jeżeli chodzi o jej wodoszczelność i 20 tysięcy gramów na metr sześcienny, jeżeli chodzi o jej oddychalność. Tak więc zapewnia i ochronę przed wodą i bardzo dobrą wentylację. Dodatkowo krój Active Fit, który jest bardzo fajnie dopasowany do ciała i bardzo dobrze dopasowany do sylwetki. Jeżeli chodzi o wagę, kurtka waży 194 gramy i co najważniejsze, spełnia warunki UTMB. A jak potrzebujesz kurtki na najtrudniejsze warunki pogodowe, jest kurtka Innovate Ultra Shell Pro. Jest to kurtka o wodoszczelności 20 mm słupa wody, tak więc jest właściwie wodoszczelna. Natomiast oddychalność ma na poziomie 40 tysięcy gramów na metr sześcienny, więc ma mega oddychalność tak naprawdę. Dodatkowo jest kurtką bardzo lekką, ponieważ waży raptem 106 gramów. Ma również klejone szwy, bardzo fajny profilowany kaptur i oczywiście spełnia warunki UTMB. Natomiast kurtki to nie wszystko. Jest jeszcze kamizelka Nike Aeroloft. Kamizelka, która przede wszystkim trzyma ciepło, tak jak kurtki chronią przed wiatrem i deszczem, tak tutaj będziemy mieli ciepło. Jeżeli chodzi o część techniczną, mamy tutaj poliester na wierzchu, natomiast w środku wypełnienie, to z przodu tutaj na klatce piersiowej, jest to w 90% puch i w 10% pierze, tak więc mimo, że ona nie wygląda, trzyma bardzo dużo ciepła. Dodatkowo ma kieszenie zapinane na zamek, jest bardzo fajnym uzupełnieniem pod kurtkę, jeżeli potrzebujemy dodatkową cieplejszą warstwę. Pamiętajcie więc, że kurtki dobieramy pod kątem tego, na jakie warunki je potrzebujemy. Pamiętajcie też o tym, żeby te kurtki przed zakupem mierzyć i wpadajcie do sklepu biegacza.